Wierzę, myszki z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Halo 4 na modyfikacji Kedrodux z Polska do Z, mesjasz Europy. W ostatnim odcinku w sumie mówiłem o tym, że już zaczniemy atakować, ale niestety trochę nam zajęło tutaj zniszczenie Afganistanu. Jednak już wszystko sobie przygotowałem. Tutaj jakieś dywizje są niepotrzebne. One w pewnym momencie tak przyjdą, więc się nimi nie martwię. Więc naszym głównym zadaniem jest teraz po prostu uzasadnienie celu wojennego i włączenie wszystkich rozkazów. Oczywiście oni jeszcze nie są na naszej granicy, nie będą się niedługo zgromadzić, ale już sobie ustawiłem wszystko, jeżeli chodzi o powietrze, marynarkę, no i takie główne rzeczy, więc nie powinno być aż takiego dużego problemu. Tutaj widzę, że się poruszają, więc to nie jest aż takie problematyczne. Też jeżeli chodzi o anti-airy, no to ja zacząłem je dosyć dużo budować, więc nie powinno być aż takiego dużego problemu, jeżeli chodzi o to. No i zaczynamy. Tutaj jedyne co muszę patrzeć, to jak to wygląda dokładnie, bo jak sami widzicie, mogę mieć niby dużo samolotów, ale oni też mają mnóstwo ich. Więc nie powiem, ale dobrze to wygląda. Też w sumie to, co chciałem zrobić, to ulepszyć sobie już samolociki pozostałe. Więc tutaj to. I w takim razie bombsite. Tutaj już się pojawiło więcej tego, ponieważ, że tak powiem, trochę tutaj zainwestowałem. I możemy resztę to na armor plates. Armor plates są najlepsze. Ok, więc tylko sobie zmienimy te samoloty. Dlaczego nie chcą się zmienić? Ok, już się zmieniło. I tutaj widzę, że nie we wszystkich miejscach nam się udaje tak przebić ładnie, ale że tak powiem, to było od samego początku wiadome. English Channel. No, jeżeli chodzi o flotę, to my nie potrafimy jej budować, więc straty zapewne będą ogromne. To są stare statki, które po prostu wysyłamy, żeby ginęły. Okej. No i oprócz tego jeszcze oczywiście wysłałem na nasze tyły samoloty. Dlatego, że tak powiem, na wszelki wypadek. Ale widzę, że tutaj nic nie pokazuje, żeby były problemy. Główne problemy są tutaj, ale jeżeli potrafimy zniszczyć im 20 samolotów, a nie nam 10, no to i tak wychodzimy w lepszej sytuacji. Oraz te wszystkie wiadomości z asami powietrza. Dobrze, że po prostu zostały to zmienione i że teraz już się można wyłączyć. Naprawdę to jest wkurzające. Okej, więc jak już tutaj, że tak powiem, tej część się nam udało, tam chyba Żukow był. Część się tam udało nam popchnąć, to my już utworzymy megafront. I oni, ci tutaj, niech tylko zajmą się, to nie ta armia, ale są głośni mega. Więc niech się tutaj zajmą tym czymś. A patrzymy sobie na resztę świata. No my, że tak powiem, nasze dywizje, no to są nawet dosyć, że tak powiem, zabójcze. Okej, wydajmy sobie te. Się przydało. Oj, dlaczego nie atakujecie? Wy macie rozkaz mieć taki. O. Nawet jeżeli jest czerwony, no to po pewnym czasie powinno nam się zmienić. O, już chciałem zobaczyć tego Żukowa. Konew. A może to nie jest Żukow. Chociaż mi się wydaje, że był jakiś tam lore z tym. Wiecie co? Może niech cała armia tutaj pójdzie. Wtedy byśmy mogli mieć prawdopodobieństwo, że się nam uda. Oraz... O, masz źle, zapomniałem. To jest taka mała wysepka, która po prostu... Jeżeli się jej nie zdobędzie, to oni tam zostają. Nie wiem, po co oni zostawili to. Czekaj, to jest jedno. Dobra, to nawet się nie dowiemy, jak się nazywa ta wysepka. Dobra.
w najmierze chodzi, żeby ich wypchnąć. Oni nie mają portu tu, więc... Więc w sumie to jest dobrze. W ogóle jedną armią, tylko nawet nie jedną armią, połową armii tutaj wszystko pokonujemy. W głównej mierze, że tak powiem, to są... Zostają tutaj jakieś dywizje stąd, więc... Okej, chyba już jest zieleń? Nie, nie ma zieleni. Dobra, wiecie co? Ja po prostu zostawiam tą jedną dywizję tutaj. Oni tak w pewnym momencie umrą, więc... Nie jest takie problematyczne. Okej. Szczerze to brakuje mi pancernej dywizji. To byłoby najlepsze, tak żeby nas wspomogły. Teraz zrespię te. Dam temu. I temu. Wow. Nie powiem. To jest coś takiego, że to jest po prostu taki tik, że jest pewna szansa dzienna. Jeżeli jest wystarczająco dużo punktów, to po prostu wiecie, to oni... Wtedy oni tak zaatakują. Okej, okay. Nadrenia padła. Nasz agent został złapany. No nie powiem, słabo. A nasze statki to widzę, że nawet dobrze sobie radzą. Okej, wyślijmy jednego agenta w takim razie, żeby przejął. Ciebie wyślemy. Super. I to, co mógłbym zrobić, to dać więcej na operację. Myślę, że garnizowanie nie jest aż takie ważne. Naprawdę, skąd oni biorą tutaj zapasy? Dobra, dywizje pancerne mogą jednak coś zmienić, ale jednak nie zmieniają. Co tak się... Dywizje, one są jakieś wyboostowane dziwnie. Okej, tutaj widzę, że Amerykanie wreszcie się zajęli sobą. A my tutaj nie atakujemy w sumie, więc można byłoby tutaj dać taki rozkaz. Jak to wygląda tu? Wow! Tym udało się okrążyć ich. Nie sądziłem, że tak zrobią. Ale za chwilę sprawdzę, jakie są straty wojenne i zobaczymy wtedy. Póki co sobie ustawiam tutaj wszystkie rzeczy. Czy zdobyliśmy jakieś lotnisko, żeby wykorzystać? Tak, zdobyliśmy, więc możemy sobie kilka dywizjonów wysłać. Niech tutaj polecą. No, nie powiem, trochę dużo tego mamy. Ja się zastanawiam, czy oni przez to, że tam, nie wiem, raczej tutaj nikt nas nie atakuje. Czy oni przez to, że się między sobą tam obijali? Bo też są takie. Co tutaj zostało? Ale te dywizje pancerne to one. O nie, rowery. Moje dywizje pancerne to jednak przebiją się przez to. Ale niestety tutaj port zdobyli. A ty. Tej dywizji rowerowej to nie mogą nawet podbić. To jest włoska dywizja. Czy oni mają. Jakie oni mają boosty na tej dywizji rowerowej? Dobra, chcesz, żeby tutaj sobie zrobili port. No i nie zrobiliśmy. Dobra, to się tutaj zajmijcie. Możecie też spróbować San Marino, chociaż San Marino chyba mamy. Jak dywizje pancerne nie mogą zniszczyć dywizji rowerowej. Śmiech na sali. O, tutaj jeszcze coś takiego. W sumie tego generała już możemy dać ten rozkaz i mu usunąć.
Przebijecie się? Nie, już się nie przebijecie. Chociaż jak mamy, mówię, jak mamy dywizję pancerne, no to to po prostu to jest główna siła, która będzie nam zajmowała się przybiciem. Czy oni jadą, czy oni... Nawet nie wiem, co oni robią. To mnie to wyglądało, jakby jechali. A dywizje pancerne wracają. Teraz zaatakujcie. Ej, dosłownie nie wiem, co jest z tymi dywizjami rowerowymi nie tak. Mają okopanie takie wielkie. Chyba musiałbym zacząć ich bombardować, nie powiem. Dobra. Wszystkie samoloty, które tutaj, tak powiem, się tym zajmują. Mogę... Chciałem złapać tylko te. Chyba złapałem. Wow. Pierwszy raz z tej sztuczki korzystam, więc... Teraz póki co chyba tyle samolotów wystarczy. Chciałem sobie wyjść z tego. No, myślę, że tyle samolotów wystarczy. I pytanie jest takie, czy wy próbujecie coś tutaj ich pokonać? A z czołgami to sobie poradzicie, więc... Tutaj nawet nie ma dywizji czołgowej, po prostu poradzicie sobie normalnymi dywizjami. Ok, jak to wygląda produkcja naszych chrobaków? Chrobaki... Jeszcze 30 tysięcy nam brakuje. Więc nie powiem... sporo. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to wiadomo, że trzeba ją minąć w Itele. Ona jest najgorszą, jeżeli chodzi o to. Bandit State? Co się tam wyzwoliło? Zobaczyć to Bandit State. O, było? No tak, ale gdzie jesteście? Właśnie na mnie pokażą. Daj może. Nie wiem, gdzie jest to Bandit State. Ja nie bym zobaczył. Bo tutaj jest, są takie małe, a raczej to nie jest to. Okej, Włochy padły. Więc tylko dobijmy ich. Tutaj jakieś Brytyjczycy są. British? Okej. O, i te rowerowe dywizje padły. Dobra, nice. Więc wy na ten front. W sumie... Wait a second. Ile tych trzy dywizje płyną cały front? Nie powiem rekord. O nie. Dobra. To co trzeba porobić to... Tutaj. To jest taki problem, że... Te prowincje są słabo ustawione. I później się tak właśnie dzieje, że oni ciągle wychodzą z tego. Zawsze mam problem w tym regionie. Wiecie co? Zostańcie. Tak po pewnym czasie powinniście sobie poradzić. Dobra, nawet trochę w Szwajcarii wyszliśmy, nie powiem. Więc nawet fajnie. Te dywizje... Muszę co chwilę patrzeć. Te dywizje mogę wysłać tu. A te Marines bym sobie zniszczył. Okazuje, że nic nie idzie, ale... Jakoś nie wierzę w to. Scavenger. Jak na razie sobie dobrze bronimy, nie powiem. Te dywizje w sumie mógłbym włączyć im. No, zgaduję, że cała armia komuny jest właśnie we Francji, więc jak pokonamy Francję, to powinniśmy naprawdę zniszczyć całą komunę.
A ja tutaj już powoli kończę. Znaczy kończę te, rzeczy. Jeszcze odcinka nie będę kończył. Tutaj widzę, że dobrze nam idzie. I nam nieco atakują z Szwajcarii, ale powinniśmy sobie poradzić. No i przez, jak się przez Belgię idzie, no to wszystko pięknie idzie. Więc możemy zrobić force, znaczy się force attack. Bardzo agresywny. To tak naprawdę od północy i w sumie też przez to, że tutaj ciągle właśnie konwo raidujemy i chyba po prostu zniszczyliśmy im flotę. Albo przynajmniej mi się tak wydaje, że flota ich to już nie istnieje. To jest dobrze. Teraz co bym zaczął robić, to badania nad desantem. Zgaduję, że nie mamy desantu, więc... tak, typowy playthrough państwa, które w ogóle marynarki nie potrafi wybudować. Okej. Wiecie co? O właśnie, to chciałem powiedzieć, że to bym zrobił, ale nie mamy tego. Pytanie jest... Chodzi o to, że mamy te lorcz, ale czy jest jakaś możliwość tego po prostu zmienienia, że żeby jednak było? Bo ja dosłownie nie wiem, skąd można byłoby dostać. Nie jest zbyt dużo. To mogę sobie zrobić. Okej. I w takim razie zmieniam sobie na to. No widzę, że samoloty tutaj nieco trzeba poprawić, ale to jest akurat dobrze, jeżeli chodzi o to. No widzę, że zaczyna nam brakować arty. Tutaj to aż za dużo jej mamy. Jak to wygląda z bronią? No nie jest aż tak źle. Dobra, oddzieliliśmy tak, że tak naprawdę zabieramy im porty, więc to jest w sumie główny plus. No i w sumie po pewnym czasie zapewne też się nam tutaj uda tą Szwajcarię zniszczyć, więc... Więc tak, Bordeaux trzeba zaatakować. Jak zdobędziemy ten port, to wtedy to oni już nie mają drogi ucieczki, więc... Kapitulacja komuny to po prostu upadek z wszystkich tych dywizji, które tutaj są. Jeszcze mamy je w sumie ładnie okrążone. Chciałem powiedzieć ładnie, ale teraz to... będę słabo. Tutaj są jakieś dywizje. Więc teraz powoli tylko niech się tymi zajmą. I będziemy się desantować na... wiadomo na kogo. W głównej mierze możemy już sobie zmienić o tutaj. Nikogo nie mają nad Londynem. Jest jakieś duże lotnisko tutaj. Tutaj jest takie duże lotnisko. No nie powiem, to ładnie wygląda. Tutaj mają anti-air w sumie głównie. Tutaj niczego nie mają. A my powoli się tutaj zajmujemy tymi. A więc widzę, że tutaj trochę straciliśmy jednak dywizji. A nie, to po prostu... To są te pancerne, zapomniałem. Okej, w takim razie badania... to... Desant 96 dni. Tak, możemy to w sumie robić. I co tutaj jeszcze można zrobić? Tutaj to. Wydobycie. Wydobycie zawsze jest dobre.
Okej, okay, i teraz zobaczymy straty. 8 milionów, ale wiadomo, że to nie jest. My straciliśmy 2 miliony. Co tak ciągle tracimy? A, bo oczywiście, że Szwajcaria. Wiecie, ile Szwajcaria? No, też dużo zabrała nam. My tutaj też im dosyć sporo zabraliśmy, ale to nie są wszystkie, że tak powiem, ich minusy. Nie wiem, ich straty. No i Szwajcaria, jak zwykle Szwajcaria. Okej, się znowu gra zaczyna ścinać. Tu się dużo dzieje. No i zapis roczny. Ale, że tak powiem... Poszło. Okej. I ostatnie badania. Wow. Nie wiedziałem, że jeszcze to nie skończyliśmy. Teraz się zorientowałem. Okej. No. Pistolica. Nie powiem, bardzo mają dywizji w stolicy, ale myślę, że przez to, że po prostu tych przytrzymujemy. Okej. Upadli. Już nie powstaną. A tutaj zapomniałem, że są te dywizje. I bum. I teraz musimy sobie przygotować desant, ale jeszcze trochę dni musimy poczekać, więc no niestety tutaj sobie możemy to zrobić. To po prostu jest, żeby zbić tutaj Francję i żeby się wreszcie poddała. Wygląda jakiś brytyjski generał jest, ale zobaczmy sobie tego generała, tylko najpierw sobie tego. Ma ten perk. Uwielbiam ten perk. Nice. Nie powiem, fajny ten generał. Okej, okay, co możemy tutaj zrobić sobie? Tego weźmiemy. Okej, okay, w takim razie jak już tutaj mamy, to możemy dać jakiegoś generała tutaj. Niech zacznie pilnować nam wszystkich tych podbitych ziem. Wiadomo, tutaj akurat na morzu wśród Mediterranean. Wypadło mi z głowy. Najprostsza nazwa na świecie. Śródziemnym, o właśnie. Na Morzu Śródziemnym to tam mamy nieco problemów. A wy? Dobra, trzeba część dywizji po prostu odesłać. No jak odesłaliśmy, to chyba już wszystko. No i teraz lepiej już idzie nam. Przynajmniej atakujemy. Ja no, po pewnym czasie powinni się poddać. Jak ta ostatnia wioska Galów. Okej, okay, w takim razie my potrzebujemy, jak to zwykle bywa, potrzebujemy jeszcze wybadać lepszy desant i weźmiemy sobie te dywizje. Na Dover. Na razie na Dover, bo nie mamy akurat tak dużo dywizji. Oraz widzę, że już się nam kończy czas, więc może bym zakończył na tym odcinek. No nie powiem, nawet fajnie się atakowało, tylko że wiecie, to
Tu już jesteśmy tak potężni, że to jest dla nas nic. Okej, więc był z wami Trecholm. No to cześć.